Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Jak już widzicie po tytule, będzie to haul Sinsay. Udało mi się troszeczkę jeszcze na wyprzedażach zdobyć. Mam nadzieję, że te rzeczy będą na mnie pasowały, także co? Zobaczymy. Na samym początku jednak zapraszam Was również do subskrypcji mojego kanału, jeżeli jeszcze tego nie robicie. I koniecznie zostawcie po sobie jakiś ślad w postaci kciuka w górę, jeżeli film Wam się spodoba. Albo komentarze, będzie mi bardzo, bardzo miło. A my co? Zaczynamy! Kurier był dosłownie przed chwilą, także zobaczcie, paczuszka jest jeszcze zapakowana, więc przy Was tak naprawdę ją tu porozcinam. I zaczniemy sobie od pierwszych rzeczy, a są to t-shirty męskie za, uwaga, 10 zł, niespełna, 9,90. Także kochani, no cena rewelacja i mój Olek do pracy potrzebuje właśnie zwykłych koszulek, które non-stop niszczy, bo one się non-stop piorą, one się brudzą, no z racji tego, jaki zawód wykonuje. Jeżeli jesteście u mnie nowi, no to mój mąż jest rolnikiem. I tak kochani, koszulki to jest coś, czego potrzebujemy po prostu do pracy na gospodarstwie w hurtowych ilościach. I to są, zobaczcie, takie zwykłe, naprawdę zwykłe męskie t-shirty. Ja mu wzięłam rozmiar L, no bo tak nie wiedziałam jak z tą rozmiarówką, ale też do pracy on lubi, jak są te koszulki po prostu takie luźniejsze. Także trzy koszulki takie białe, tutaj mam akurat dwie, więc trzecia pewnie gdzieś zakopana. I z tej samej serii, one również kosztują 9,90. 9,99, o wybaczcie, czarne. Z tych t-shirtów było mnóstwo kolorów, także jeżeli szukacie dla swoich facetów, dla swoich synów, nie wiem kogo tam jeszcze, chłopaków, mężów i tak dalej, tatusiów, no to słuchajcie, za dyszkę. I tyle mamy kolorów do wyboru, że szok, i te koszulki sprzedają się tam po prostu w moment. Ta sama historia ze skarpetkami. Zobaczymy, też w Sinsay nigdy nie brałam, a takich skarpet do pracy nigdy dosyć. One są akurat wysokie i są dość cienkie, co mi się bardzo podoba i myślę, że Olkowi też to się spodoba. Oczywiście w ciemnych kolorach, wiadomo jak jest na gospodarstwie. Dużo kurzu, dużo brudu, więc nie ma co kupować białych. Następna rzecz dla mnie to jest dwupak leginsów. One kosztowały niecałe 26 zł. Ja Wam oczywiście wszystkie te rzeczy będę podlinkowywać, jeżeli jeszcze są na stronie. Zwykłe, czarne leginsy są z wysokim stanem i widzę tutaj, że jedna sztuka kosztuje 15,99, ale tak jak mówię, to był dwupak, więc ta cena była niższa i nie było możliwości brania ich osobno, więc czarne, proszę bardzo, pierwsza para, druga, ja wzięłam rozmiar S, zaraz sobie to zmierzymy, także zobaczycie jak leżą na przebitkach. Następna rzecz to jest chusta, którą upolowałam na wyprzedaży, ale czekajcie, szukam metki. O, jak fajnie, jest od razu przeceniona tutaj. Kosztowała pierwotnie 19,99, a ja ją kupiłam za 9,99 albo nawet taniej. Słuchajcie, ja nie wiem, czy ja nie zapłaciłam za nią jakieś 7 zł, ale muszę to sprawdzić. Nie daję głowy, ale powiem Wam, że to jest naprawdę, zobaczcie, kawał chustki. Były różne kolory i to jest taka wiosenna. Jeszcze z tych zimowych również zostały na stronie z wyprzedaży, także możecie sobie zobaczyć. No ale wiosennych też jest mnóstwo. Zobaczcie, no przecież to jest idealna chusta. Proszę bardzo, piękna, cieplutka, taka wiecie, przyjemna. No i naprawdę moim zdaniem ładnie się prezentuje. Jak tam? No mnie się podoba, a Tobie, Nadusia? Jest, no za tę cenę, może Wam tutaj przybliżę, czekajcie, zrobimy, o, pyk, taki oto wzór, a tutaj jeszcze mamy, spójrzcie, takie drobne cekinki połyskujące, przepiękna chusta, mogłam wziąć jeszcze inny kolor, ale nie miałam pojęcia, co to przyjdzie, myślałam, że to są takie, wiecie, małe chusteczki, apaszki bardziej, ale jak widzicie, myliłam się, także polecam Wam serdecznie zajrzeć na ten dział z akcesoriami. Tak mówię do Was i kopię dalej, znalazła się trzecia męska koszulka. I dalej, moi drodzy, koszulka dla mnie. Bardzo ładnie wyglądała na modelce, więc stwierdziłam, że próbuję. Kosztowała normalnie 19,99, a była przeceniona na, uwaga, 7,99. No te ceny, słuchajcie, na wyprzedaży w Sinsay to jest jakaś rewelacja. Rozmiar S i zobaczcie, taki przepiękny, brązowo-karmelowy kolor. No naprawdę ślicznie to wygląda, zaraz to przymierzę. Słuchajcie, ona nie jest tutaj brudna, widzę, że kamera wychwytuje jakieś takie białe te, ale to nie, to tutaj, słuchajcie, wierzcie mi na słowo, że nic się złego nie dzieje, także co, zobaczymy jak wygląda na mnie, ale wydaje mi się, że trafiłam z rozmiarem i
Tak. W ogóle te eski w Sinsay chyba ostatnimi czasy są po prostu większe. Kiedyś jakieś takie były różne, a teraz naprawdę w porządku. I wzięłam jeszcze z tej koszulki inny odcień, a mianowicie taki, o, spójrzcie, beż. No uważam, że takie klasyczne kolory to jednak jest potęga, jeśli chodzi o garderobę. Wtedy wszystko do nich dopasujemy. One są w ogóle takie prążkowane, obie te koszulki. Czekajcie, zbliżę Wam to. O, więc są dość eleganckie, wiecie, to nie są takie typowo sportowe t-shirty, więc wydaje mi się, że będą przepięknie wyglądały do marynarek, będą też świetnie się prezentować do ramoneski, zatem różne kolory oczywiście były, więc możecie sobie zerknąć. No te dwa mi się spodobały osobiście najlepiej. Kolejna koszulka to już jest taki luźny, zwykły t-shirt właśnie po domu, gdzieś na spacer z Nadią i moi drodzy, on kosztował 9,99, ale chyba też zapłaciłam za niego coś około 7 zł, jakoś tak. Również brąz, no nie wiem, coś ostatnio te brązy za mną tutaj zaczęły chodzić. Podoba mi się to, że ma bardzo delikatny napis. No zobaczcie, jak na Sinsay, to jest naprawdę minimalistyczny t-shirt, bo oni tam lubią przesadzać z nadrukami. Rozmiar S oczywiście, tutaj jeżeli chodzi o ten napis, to jest to So Simple w takim pudrowo-różowym kolorze. Naprawdę ładnie to wygląda. Znów rozmiar S. No i po prostu t-shirt do jeansów, do ramoneski i tak jak mówię, można też po domu. No za te ceny to naprawdę. A powiem Wam, że ta jakość w Sinsay, ja już to Wam chyba mówiłam nieraz, moim zdaniem diametralnie się poprawiła i naprawdę ja jestem z tych ubrań zadowolona. Z tego też widzicie, że coraz częściej robię tam zakupy. I kochani, coś co wzięłam, no dosłownie takie ryzyko, bo nigdy wcześniej spodni z Sinsay nie miałam. A te, moi drodzy, a mowa tutaj o spodniach jeansowych, były za, uwaga, 30 zł, przecenione z 60, rozmiar 36 i tak się właśnie zastanawiałam, przyznam Wam szczerze, czy brać 36 czy 38, bo jestem przyzwyczajona do tego, że kiedyś były te rozmiary tam po prostu bardzo małe, więc, ale spójrzcie, no to się wydaje być naprawdę normalną 36. Widzę, że ma dużo elastanu w sobie ten materiał, więc super, powinien się fajnie dopasowywać. Także co, zmierzymy, zobaczymy. On ma taki średni stan. Chciałam wysoki, ale już niestety nie było mojego rozmiaru z tych modeli, co mnie interesowały, więc mówię, dobra, zobaczymy ten średni. Ale kochani, za 30 zł, no sami powiedzcie. A wiecie co, tak w dotyku już Wam mogę powiedzieć, że jakość przypomina naprawdę do złudzenia tę z Zary, a tam za dżinsy tyle na pewno nie zapłacimy, tylko dużo, dużo więcej. I ostatnia rzecz, chcesz pokazać z mamą? Tak, to jest moje spodnie! To są twoje spodnie? Słuchajcie, jedyna rzecz, jaka była pasująca na Nadię i była od razu też na wyprzedaży, chociaż patrzyłam też na takie regularne ceny, tak? Bo chciałyśmy grubsze spodnie kupić dla Nadusi. I zaraz będziemy przymierzać, no jasne, że tak. I moi drodzy, one były przecenione z 19,99, nie pamiętam na ile, ale chyba 17 coś. I moi drodzy, są to zwykłe różowe jeansy, bez żadnych aplikacji, bez żadnych wzorków, bez niczego, totalnie tutaj z tyłu, tylko o dwie kieszonki, z przodu takie atrapy kieszeni, ale właśnie zależało mi, żeby to nie były takie cieniutkie leginsy, ale też nie dżinsy, bo jednak dziecku w przedszkolu wygodniej jest w takich materiałowych spodniach, nie ma się co oszukiwać. Rozmiar 104, no i bardzo się cieszę, że coś udało nam się znaleźć, ale przyznam Wam szczerze, że dziecięce rzeczy w Sinsay schodzą w gnieniu oka, po prostu, chodząc nawet na te regularne kolekcje, czyli nie przeceny, naprawdę wierzcie mi, że tych rozmiarów 104 zostało tak niewiele i głównie były to właśnie dżinsy, a na tym mi nie zależało. Także na Sinsay, jeżeli chciałoby się upolować naprawdę fajne rzeczy dla dziecka, to trzeba by było siedzieć tylko i czaić się, no a kto by miał na to czas? A moje dziecko właśnie robi mi zdjęcia, jak nagrywam dla Was, także działamy! I coraz ciemniej, kochani, za oknem się robi, co widać już tu po mnie. Ja myślę, że do przebitek będę się posiłkowała tutaj sztucznym światłem, żeby to dla Was dzisiaj ogarnąć. Tymczasem co? Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Dajcie koniecznie znać, która z tych rzeczy przypadła Wam do gustu. I tak jak Wam wspomniałam, wszystkie linki do tych produktów postaram się odnaleźć i zostawić Wam na dole. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa, pa!